Halo, witajcie, to znowu Ryfek. Witam w Rimworld, kolejnym najazd mamy widzowie. Olejem sen w ogóle dzisiaj przesrany. Tak jak ostatnio ciągle mam jakieś koszmary. Dzisiaj normalnie mi się śniło, że nagrywam Rimworld. I co jest śmieszne, śniło mi się, że nagrywam Rimworld. Wchodzę do gry, w tym śnie, jak nagrywam. No i tam dalej sobie gram. I tak przez chwilę mam, ale zaraz, ja nie miałem kolejnego odcinka mieć czasem najazdu? I wtedy sobie zdałem sprawę, że powinienem mieć najazd w realu i się obudziłem, no. Ale głupota po prostu. Dobra, wracamy sobie do gry, zanim ja jeszcze ten najazd ogarnę, to ja tutaj chciałbym sobie zmienić pewną rzecz, bo nie ma czegoś takiego jak metal. Jest stal, a ja jestem durny. Waszych komentarzy jeszcze z poprzedniego odcinka nie widziałem, tak jak mówiłem, nagrywam jeden odcinek na zapas, ale dobrze, że moja montażystka tu na straży stoi i mi dała znać, że jestem głupi po prostu. Dobra, wracamy do Rimworld. Rozwijam tutaj wszystkie rzeczy. Jak ten najazd wygląda, to chyba impidy były, które mogą pluć. Czy wy od razu atakujecie? Natychmiast zaczynałem atakować z różnych stron, ale to akurat nic nie powinno tutaj zmienić, bo oni tak powinni atakować w to miejsce. Suchy, ty jesteś w stanie w ogóle... Jezu, a co, jesteście beznadziejni do obrony, naprawdę. Jeszcze to jest biokodowana wyrzutnia, no ale bez sensu. Wyrzutnia dymna. Po co mi to? To nie gasi pożarów, no nie? Wystrzeliwane pociski podają chmurę dymu, utrudniając namierzanie przez wieżyczki. Nie no, to jest bez sensu, to ty możesz sobie spać, szczerze mówiąc. Dropsik, bigi, szagi sobie tutaj podejdźcie. Mechanoidy raczej się spalić nie mogą. Problem jest taki, że tu ściany z drewna są. O tu nie pomyślałem. Ale dobra, raczej sobie damy radę. Ja poproszę tak. Mechanoidy do Szagiego jako eskorta. Lecicie. Wszystkie inne mechy ja poproszę do atak mechanoidy, żebyście czasem tutaj nie wychodziły. Aczkolwiek wszystkie konstruktoidy, to powiem wam, ja bym mogę akurat kazać tutaj sobie stanąć. Wy możecie cały czas strzelać. Te wasze działka wcale nie są takie najgorsze. No i tak jak mówiłem, to nie są saperzy, oni powinni tutaj atakować rzeczywiście z boków. Takie grupki akurat są spoko. Jak są dwie strzałki, to oznacza, że są już dwie grupy przeciwników. A co to znaczy? Ta dwójka jest uważana za jedną grupę. Czyli jak zabijemy jednego z nich, grupa straciła 50% ludzi. Wtedy raczej ten drugi od razu ucieknie. I dopiero tam ta druga grupa atakuje. I tak samo w tej grupie, jak mamy trzech kolonistów, jak zabije dwóch z nich, to trzeci na pewno będzie uciekał. A tak to byśmy mieli jedną silną grupę pięcioosobową i tam musielibyśmy z dwóch, trzech zaatakować, żeby dopiero ktoś zaczął uciekać. Dobra, mechanoidy sobie ustawiamy tutaj. Ja nie wiem, Biggie, weź ty stań tu za drzewem. Postaram się ich wystrzelać mimo wszystko. Wiem, że oni atakują tym płomieniem, ale ja i tak postaram się ich wystrzelać. Mam nadzieję, że konstruktoidy nie są łatwopalne. Dwoma grupami idą, a zaatakują jako jedna. Ale syf. No nie, nie podoba mi się to. Dobra. Byleby nie pluł ogniem. Dobra, ale zabijany tutaj. Strzela, nie pluje ogniem, konstruktoida bije. Bigi, lecisz w renatkę tutaj. I cyk renatkę, i cyk Diokowicza. Nowak Diokowicz. Jocy ubici tutaj zostali w ogóle. Co ja tu zrobiłem za siekę z nimi? Żaden nawet nie przeżył. Pięć ciał martwych. Bardzo dobrze. Moje wargi będą miały co jeść. Masakra, jak ich zanihilowałem tu po prostu. Elegancja Francja, Dawidy Bankowe. Dobra, jedna rzecz jest bardzo niefajna. O, dropsik jako doktor, docent Fiut wcale nie ma zwiększonych jakoś niesamowicie wymagań. Za to Suchatronik jako ojciec Pio, jaki nasz ważny przewodnik wiary, niestety, ale ma mega zwiększone wymagania. I spójrzcie na to. Wysokie oczekiwania, ma tylko plus 6 do nastroju, gdzie taki Shaggy ma plus 18 do nastroju za to, że zbieda w kolonii. Potrzeba odzieży ojca Pio, czym prędzej trzeba ci ten turban rzeczywiście zrobić, wariacie. Shaggy, ty się wyspałeś? No nie za bardzo. Nie możesz zrobić turbanu! Różnikarstwo badane. Czemu nie możesz turbanu zrobić? Serio, tylko z wełny i z tkaniny się robi, ale syf. Dobra, nie sadzimy tu kukurydzy, sadzimy tutaj krzew bawełny, bo tu bida będzie. Bida będzie i to ogromna. Kolejny poproszę generator słoneczny. I tyle generatorów mamy, że chyba teraz to już będzie mogła chodzić ta lampa słoneczna. Na razie ją włączę, najwyżej ją potem wyłączę. Dobra, mechanoidy z tej grupy do ładowania się. I tutaj dobrze dostałem info od was. Jak działają mechanoidy w karawanie? Nie wiem, ale jest napisane. Podczas karawany mechanoidy... O! Mechanoidy wchodzą
w taki wygaszony tryb i zachowują energię. To pozwala im podróżować długie dystanse bez straty energii. Po dotarciu do tam celu, mechanoidy automatycznie wrócą do swojego poprzedniego trybu pracy. Ej, to świetnie to działa, to ja mechanoidami to mogę jechać i jechać i one cały czas będą gotowe do ataku. Nie, no to luz arbus tutaj z mechanoidami. Suchatronik, duże ryzyko załamania, niestety. Wiesz co, Suchy? Ja ci tu po pierwsze muszę dać troszkę rekreacji, bo naprawdę z tobą tu będzie bieda. 4 godzinki dziennie, żebyś się bawił. Człowiek kret, piroman, górnikiem jesteś. To lubisz kopać, to powinieneś mieć plus nastroju. Wielka pasja do mojej pracy. Podziurawiony strój, zakłócono mój sen. Rekreacja, niespełnienie, brzydkie otoczenie. No średnio z tym śmieciarzem jest. On też jest agresywny, nie? Trzeba zadbać o jego rzeczywiście nastrój tutaj zaraz. Trzeba mu jakieś ciuszki zrobić. Jakie masz dziurawe ciuchy? Masz parkę z tkaniny dziurawą. No to trzeba ci nową parkę w takim wypadku zrobić, żebyś nie miał dziurawej parki z tkaniny. Shaggy, weź wstań, zjedz sobie pastę odżywczą. Turban, no ale ja nie chcę turbanu robić, ja chcę parkę zrobić. Furia Suchatronik, no to się... To się rzeczywiście naczekałem. Niedobór psychi, dobra. Ja wiem, że miałem badać różnikarstwo. A wybadałem już różnikarstwo, to nieważne. Ogarnijmy teraz produkcję używek i produkcję psychitu, bo no Suchy ma, mówię, tą zależność od psychitu, musi brać narkotyki psychitowe. Omechy, to już w ogóle wracać tutaj do roboty. Musi brać rzeczy psychitowe, bo inaczej umrze po prostu. Mechanoidy, ej, ale nie rozwalaj regału na piwko, no. Ty normalny jesteś, dropsa łóżko bijesz, dobrze, że dropsa nie bijesz. Plus jest taki, że Suchy w tym momencie, o, już po załamaniu nerwowym jest i ma plus 40 na nastroju przez kolejne 3 dni. Mam nadzieję, że w te 3 dni jako taką mu tam parę rzeczy ogarniemy. Mam na myśli tutaj właśnie głównie... O, Bacha to mi zaraz z głodu umrze. Tu nie ma w ogóle papu dla niej. Trzeba tu ogarnąć składowisko do papu dla Bachy. Kukurydza. Nie miałem czasem możliwości ustawiania tego od ilu do ilu. Punktów obrażeń, nie. A to jest bez sensu, to muszę tego moda zainstalować. Bardzo dużo modów ułatwiających rozgrywkę, a raczej, ja nie wiem, quality of life, takie mody typowe, które nie zmieniają gry, ale ułatwiają rozgrywkę, bo dodają tam na przykład opcje, których brakuje w grze podstawowej. Brakuje mi tutaj takiego moda, miałem go wcześniej, który pozwala nam jakby dorzucać tutaj przedmioty tylko w momencie, jak one poniżej pewnego poziomu spadną. To trochę działa tak jak z blokami granitu, że rób do 230, ale odnów te prace dopiero jak będzie ich mniej jak 165. Tak samo tutaj mogłem sobie ustawić w składowisku, że dorzuć 2 staki, ale dorzucaj z powrotem dopiero jak spadnie poniżej 20 kukurydzy. A tak to niestety non stop trzeba będzie tą kukurydzę dokładać za każdym razem, jak Bacha cokolwiek sobie tutaj zje. Ale roboty już niech to zrobią. A ja, wiecie co, zrobię kolejne regały na kompletnie losowe rzeczy. Te na metal to bym tu przełożył, bo ładnie będą wyglądały. Spakowane posiłki survivalowe zaznaczę, żebyście mogli przenosić. A my sobie zróbmy tutaj coś takiego. Coś takiego. I ten magazynek naprawdę elegancko mi się wydaje, że w tym momencie wygląda. Potrzebna naprawa mechanoida. Shaggy co robi? On woli kopać zamiast naprawiać mechanoida. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego. Wydaje mi się, że rzemieślnictwo to jest naprawianie mechanoidów. Ale spoko, no niech kopię tutaj razem z Suchym jak na razie. Elegancko się chłopaki czują. I znowu wyładowanie elektryczne, no co wy zażartujecie sobie chyba. Wyłączmy lampę słoneczną, ona za dużo prądu bierze. Halo, ogień, pożar. No właśnie, ktoś to ogarnij może. Wyłączmy lampę słoneczną, bo... Bida z prądem. Ole, tragedia tutaj jest z tym prądem. Muszę dowalić coś innego do generowania prądu. Zrobię może tutaj troszkę miejsca i dodajemy tutaj turbiny wiatrowe. Raz, dwa, trzy. Może być problem. Ale mógłbym w tym momencie zrobić sobie zasilanie, jedną kratkę odstawić i mieć dwie turbiny wiatrowe tutaj na eleganckości. No mówię, prądu to ja tutaj będę zużywał teraz na pęczki, jak mamy tą lampę słoneczną. 3000 watów dzień i noc, no kurde. Ale dobra, damy radę. Ktoś też dał dobry pomysł, że generatory na drewno można w pomieszczeniach trzymać. One generują ciepło i to bardzo dużo tego ciepła.
Niestety czasami tego ciepła generują troszkę za dużo, więc ja nie lubię jakoś specjalnie ich dawać w środek pomieszczeń. Mogą nawet 50 stopni wygenerować w pomieszczeniu, gdy non stop chodzą i są zasilane drewnem rzeczywiście. Dostawca bojowy i królewski kolekcjoner trybutów naraz. Ciekawe, że dwa razy akurat coś przyszło. Nie wiem, czy od tego bojowego dam radę kupić, ale jeżeli tak, chciałbym od niego kupić jakąkolwiek wełnę, żeby turban dla słuchatronika zrobić. Na dodatek mamy królewskiego kolekcjonera trybutów. Kolekcjoner trybutów to jest frakcja Imperium. Oni nie są handlarzami, oni nic nie sprzedają, oni nic nie kupują, oni tylko zbierają tutaj takie dary od nas. Tymi darami mogą być więźniowie albo na przykład złoto. W zamian za te dary możemy dostać dodatkowe punkty honoru dla naszych kolonistów. Dodatkowe punkty honoru to dodatkowe tytuły, to dodatkowe umiejętności psychiczne. Nowe zadanie mamy. Peskas, jakiś tam ważny ziomek ze zniszczonego imperium, ma dla nas zadanie. Mechanoidy atakują jego wioskę. Chciałby, aby wysłać sygnał mechanoidom, żeby przyszły do nas zamiast do niego. O kurde. Jeden kosiarz. Jeden bloker słońca, niestabilne ogniwo zasilające, jeden węzeł mechanoidów, dwie wieżyczki z mini działkiem, dwie automatyczne wieżyczki energetyczne. Wiecie co? Nie za bardzo chciałbym w tym momencie mieć z mechanoidami na pięku za jakieś tam 4 punkty honoru, nie jest to jakaś super misja jak dla mnie. Chciałbym na razie ogarnąć naprawdę tutaj podstawy kolonii. I żeby tego syfu tu nie było, Shaggy, weź to posprzątaj, bo przecież jak patrzę na to pomieszczenie, to mi się po prostu płakać chce. O, imperialni z frakcji zniszczonej Imperium idą sobie z mapy, bo jest niebezpieczna pogoda. Serio? Minus 15 stopni to jest niebezpieczna pogoda, ale bida. Dobra, to czym prędzej trzeba z tym dostawcą bojowym zahandlować. Dobra, kochani, co wy od nas możecie sobie wziąć? Sok go nie chce, ambrozję mogę wam całą sprzedać, elegancko. Komponentów, niestety nie mam żadnych do kupienia od was. Komponenty zawsze będę kupował, jak tylko mam możliwość. Jakieś stare łuki bez sensu mogę sprzedać. Wyrzutnia dymna, nie będę nawet z niej korzystał. Granaty EMP na pewno będę korzystał. Coś tu ciekawego? Spodnie balistyczne? No nie, no nic ciekawego nie mają, szczerze mówiąc. Po prostu zaróbmy troszkę pieniędzy, będzie w przyszłości na handel z innymi frakcjami. Jak na razie mam pecha, bo mamy konsolę łączności, a ani jednego statku nie widzieliśmy handlowego. Często się pojawiały, powinny pojawiać statki handlowe, z którymi będziemy mogli sobie automatycznie handlować właśnie za pomocą konsoli łączności. Musimy tylko mieć taki nadajnik handlu orbitalnego w naszym magazynie. I wszystko, co będzie w zasięgu tego nadajnika handlu orbitalnego, będziemy mogli sprzedawać. Oczyszczanie psychitu, badamy. Czy ja już jestem w ogóle psychit w stanie siać, czy jeszcze nie? Sadzonka psychoidu, tak, jestem w stanie siać, więc sadzimy sobie psychit. Nie za dużo, ale powinno tutaj suchemu wystarczyć. To jest jedna osoba w kolonii, która ten psychit rzeczywiście w ogóle będzie sobie ciumkała. Czy ja mogę przestać dostawać słoneczne rozbłyski i... On mnie to denerwuje. No cały czas jest coś nie tak z prądem. Gdzie ja mam całą kolonię na prądzie po prostu stworzoną i na mechanoidach. Nie, mechanoidy teraz nie działają? Przechadza się. Niekontrolowany. Nie, nadal działają mechanoidy mimo rozbłysku słonecznego. A w ostatnim mi ktoś napisał komentarz, że właśnie nie działały mechanoidy. Musiało mi się chyba pokićkać. Mechanoidy cały czas działają. Włączamy sobie pas odżywczy, jakby ktoś potrzebował papu. Ciepłe ubranie potrzebuje, ale no nie mam z czego wam tego robić ubrania, no. Mam dużo różnych skór, ale nie dużo jednej skóry. I to jest problem, bo parka na przykład kosztuje 80 materiału. No muszę tutaj jakieś alpaki pozabijać, gazele, szopy. Za coś się zaraz weźmiemy. I nawet wiem, kto to będzie mógł zabijać. Kto jest naszym myśliwym? Biggie? Nawet jesteś dobrym strzelcem. Zrobimy mu zaraz nową broń. I suchy, w ogóle zapomniałem tobie ustawić harmonogramu pracy. Ty jesteś naszym przewodnikiem moralnym. Możesz być opiekunem, możesz być strażnikiem, asystentem. Może ci zostawimy to na potem. Raczej badaczem. Będziesz sprzątaczem i tragarzem. Nawet bym powiedział, że najpierw właśnie sprzątaczem. Ale górnikiem też bądź. Póki jesteś do wykopania, to rzeczywiście kop to. Rzemieślnikiem też możesz być od biedy. Krawcem i kowalem raczej nie. Krawiec i kowal to są typowe zadania, które wymagają wyszkolonej kadry, że tak powiem. Tak jak robimy na przykład na stole kamieniarskim z drewna kamienie, nie ma żadnej różnicy, czy to robi ktoś z umiejętnością rzemieślnictwa 3 czy 20.
Natomiast ciuchy, które robimy, no mogą być różnej jakości. Im oczywiście lepszy rzemieślnik, tym lepszej jakości te ciuchy nam tam wychodzą. Dobra, chyba trochę, powiem wam, przesadziłem z tym wykopywaniem metalu. Ja nie wiem, może się na jakiś handel przejdę tutaj? Gdzie jest jakaś najbliższa kolonia, z którą mógłbym handlować? Oni nie handlują ze mną, są wrogowie. Tutaj handlować nie mogę. To są wrogowie. Jakakolwiek kolonie tu mam? To tutaj dopiero. O Jezu, to tu przez góry nawet przejść nie mogę. To musiałbym iść tędy naokoło, te takie kratki tutaj są nieprzekraczalne. Musiałbym iść tędy, 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 tu i dopiero tu. Albo dołu, to do dołu nawet jestem zamknięty. Prawie, to jedynie przejście jest jednokratkowe. No powiem wam, że się rozbiją w takiej nieciekawej miejscówce do handlu. Dlatego czym prędzej chciałbym tych gości tutaj ogarnąć do handlu, żebym im coś tam mógł sprzedawać albo od nich coś kupować. I powiem wam tak, skoro mamy już tutaj bachę, niegłupim pomysłem byłoby alpakę oswoić. Mamy tutaj samca i samiczkę, elegancio. Alpaki jakbyśmy oswoili, z alpak mamy wełnę. One czasami po prostu bym rosła, by im ta wełna, moglibyśmy strzyc te alpaki i z tej wełny moglibyśmy robić dobre, ciepłe ciuchy. A niektóre ciuchy, tak jak turban, no wymagają wełny albo włókna jakiegoś, nie można ich robić ze skóry. Dobra, psychizm mamy ogarnięty. Co moglibyśmy tutaj ogarnąć? Procedury płodności. O, ale już wszystko jest tłumaczone. Mega fajnie, że cały czas jest tłumaczone. Cały czas dostaję maile i wiadomości też od was, że o, Ryfek, chyba korzystasz z naszego tłumaczenia. Nie wiem, ja żadnego moda nie... Łasie! Się przyciąłem! Ała! Jak macie... Co debil ze mnie? Podjechałem biurkiem, które trzymałem... Znaczy biurkiem, podjechałem krzesłem, które trzymałem tak przy biurku w stronę biurka i się odchyliłem do tyłu i zrobiłem taką dźwignię między biurkiem, moim małym palcem i... podkładką pod rękę. Ała! Ej, ZW, muszę iść pod zimną wodę, jak mnie to boli. No jestem, ała! Ale ma czerwonego palucha, teraz taki siniak mi tak spuchł. Ale boli, skubany. No nic, trzeba w bólu grać. Co to jest? Niby śmierć, o co chodzi? Osoby posiadające gen niby śmierci, ale to przetłumaczyli dziwnie. Procedury płodności, bla 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 bla, no nic tu nie ma ciekawego, chyba te wieżyczki obronne, powiem wam, ogarnę. Jak na razie, taka podstaw, żebyśmy rzeczywiście jako tako mogli tutaj się bronić od przeciwników. Tarcze, podręczna osłona, bronie wielolufowe, minigany, o, te procesory genów. Ale tu jest tego dużo teraz. I po polsku, to mogę zrozumieć w końcu, o co chodzi. Twórz ksenogermy, które można wszczepić osobie, aby ją zmodyfikować genetycznie. Wyciągaj pakiety genów z żywych ludzi za pomocą ekstraktora genów, aby móc ponownie wszczepić ich geny komuś innemu. Ciekawe, tylko ciekawe, jak to wtedy działa, że na przykład, nie wiem, mogę wyjąć z takiego bigiego gen, na przykład krzepkości, ale jemu zostaje ta krzepkość, czy nie? O, oswojono od razu, ale elegancio. Tą umiejętność suchego na... O właśnie, nie będę używał tutaj umocnienia wiary, czy tam konwersji na więzień. I tak zaraz się tutaj przekonwertuje. Radę musimy puścić na bigusia, bo tragedia z nim jest. Tragedia z nim jest, z tym jego nastrojem. Może ta rada coś mu pomoże. Suchy, o! Anulował negatywne czynniki nastroju minus 20? A, dobra, już myślałem. Wygaśnie za 24 dni? Co ty gadasz? Co ty gadasz? Że to bierze losowy najgorszy ten, który i tyle ile on trwa, tyle to będzie trwało? Jaka to jest super umiejętność, Boże, chwalmy suchego, bo jest dobry. Ale elegancja, Francja, Dawidy bankowe. Nie no, no to teraz już z milion razy lepiej. To z Bigim już nie powinno być takich problemów, jak ma plus 20 do nastroju, dajcie spokój. Ogarniemy mu ten zespół odstawienny od Ambrozji. To co, żółwia przechowujemy, Bacona w naszej kolonii? Musi być trzymany w łóżku. Mogę za to dostać przychylność albo honor. Ja bym akceptował za honor dla Shaggy'ego, żeby Shaggy miał czym prędzej wyższy tytuł. Weź tutaj dropsik, uratuj Bacona. Położymy go sobie do łóżeczka. On powinien leżeć tutaj. No i elegancio.
Serio? Alkohol, nadużycie? No biguś, no. A już tak mu nastrój szedł do góry. Spójrzcie na to, on tutaj dostał załamanie nerwowe, bo on spał po prostu z takim nastrojem, wstał z takim nastrojem, ale już mu szedł dotąd ten nastrój, już byłoby git. Dobra, Bacon, tu tobą trzeba się zajmować, nie? Zgaduję, że ktoś tam będzie musiał go karmić, ale to żaden raczej problem. Kukurydzę tutaj. Ojej, czy powiem wam, że ten zbiornik... Muszę kukurydzę wyrzucić. Kukurydzę będziemy używać tylko i wyłącznie do karmienia naszych zwierzaków. A ryż na razie my będziemy robili, z ryżu będziemy robili posiłki dodatkowe. Bo zwierzaczki muszą mieć co jeść. Mamy drugą alpakę jeszcze tutaj na zewnątrz. A ja nie wiem, zaraz się chyba wybiorę szagim i mechanoidami na jakieś gazele, na jakieś mawoły, coś w tym stylu. Z mawołów jest mega dużo mięsa, ale akurat mawoły mają 10% szans na 10% szans na zaatakowanie nas w momencie, w którym my je atakujemy. I one skubane są naprawdę mocne, są takie bizony wielkie, włochate. I raczej z nimi bym wolał nie ryzykować. Boże, czy ja chcę tego typa? Dobre ma medyczne, ale on w ogóle nie umie strzelać. Ja potrzebuję jakichś ludzi do karabinu też. Ale budownictwo ma nawet niezłe. Ten Jadkin będzie więcej jadł, ma senność. Kurde, jakoś mi się nie podoba nagle. Wiem, że go miałem wziąć, ale... jakoś mi się przestał podobać strasznie. Ja bym go chyba wywalił. Szagi, jaki ty masz w ogóle nastrój z uwagi na tyle ludzi wokół ciebie? Zero. Zgaduję, że jakby miał tutaj kolejnego, to już by miał na minusie nastrój, bo on jest samotnikiem. Nie no, ja bym tego Rola jednak nie rekrutował. Z tą frakcją sobie zwiększymy troszkę relacje, jak go wypuszczę, chyba rzeczywiście go wypuszczę. No dałem ciała, wiem, ale no kurde, nie potrzebuję kolejnego typa. Ja teraz potrzebuję kogoś, kto się na sztuce zna, żeby robić dobre rzeźby na przykład. No i wojowników, strzelectwo, walka wręcz, to mnie interesuje. A muszę go wypuścić, bo mam za mało jedzenia po prostu w kolonii. Nie stać mnie teraz na kolejnego kolonistę. Taka jest prawda. Ten jeszcze wymiotuje od browarów, no. Bigi, nie takiego Bigiego znam. Sprzątaj te wymiociny, bo tu syf jest straszny. Suchy teraz już w miarę się nadaje do sprzątania. Nie ma za bardzo co robić. Genetyczna zależność się mieć na cały czas. Nie wiem, kiedy pierwszy psychik będę mógł zgarnąć, ale niezbyt szybko. Gromada mechanoidów ląduje na mapie? Co ty gadasz? Nie za dużo tego? A, dobra, to są mury. Automatyczny moździerz. Inicjuje za 4 dni. Uuu, ole bida. Scorcher, czyli ten palak, pikinier i kosiarz. Ajajaj, ajajaj. Mini ognioblaster ma. Mały miotacz ognia o działaniu rozrywającym, używany przez mechanoidy. Ej, trzeba to czym prędzej rozwalić, bo to jest automatyczny moździerz. Automatyczny moździerz działa tragicznie. Czytaj. No bije non stop tutaj w nas. Dobra, jest napisane, że te mechanoidy za 4 dni się aktywują. Więc w przeciągu 4 dni ja będę musiał tutaj wysłać ekipę moich kolonistów razem z moimi mechanoidami. I tu całkiem fajnie jest ustawiona ta ściana ze stali. Mamy tutaj jedną dziurkę. Przez tą dziurkę postaram się jak najszybciej zabić Scorchera. Kosiarza to ja będę chyba cały czas stanował umiejętnościami psychicznymi, bo one też działają na mechanoidy. Tak, aby on nie mógł podejść. Kosiarz jest strasznie silnym mechanoidem. On ma mało zdrowia, jest zwinny, ale z bliska to on bije takie obrażenia, że to jest masakra. Wieżyczka z minidziałkiem akurat nie bije jakoś specjalnie dużo. Automatyczna wieżyczka Inferno jest za ścianą, więc też mnie jakoś specjalnie nie interesuje. Ta też jest za ścianą. No i pikiniera też rozwalimy, znając życie, tędy sobie podejdzie. Mortary czym prędzej wypadałoby wybadać. Gdzie to jest? Moździerze, o tutaj jest moździerz. Jakbyśmy mieli własne moździerze, moglibyśmy tutaj postawić jakiś moździerz i z tego moździerza zacząć strzelać w stronę tych mechanoidów. Ja mógłbym rozwalić ich moździerz za pomocą mojego moździerza. Tylko wtedy one często działają tak, że okej, jesteśmy atakowane, zaczynamy frontalny atak dupskiem, czyli zaczynają nas bić, bo się oczywiście tak łatwo wystrzelać nie dadzą. Dobra, dobra, jak to tam wygląda? Mięska w miarę mamy. Wiecie, co ja oznaczę? Żeby zwierzaki nie mogły wchodzić tutaj. Skoro mamy już tak dużo ciał, wargi nie muszą mieć mięsa, które mogą mieć nasi koloniści. Niech sobie jedzą po prostu te insektoidy martwe i tych martwych ludzi, których tutaj mamy. Jak tylko parę roślinek wyrośnie do 50%, ja już się ścinam i powiem wam, że od razu robię jakieś narkotyki dla suchego. A teraz tak, chciałbym ogarnąć właśnie troszkę więcej papu. Tutaj mamy dużo gazeli. Szagi, chodź tutaj. Przydział, mechanoidy.
A nie, tu tutaj mogłem ustawić mechanoidy. Poproszę eskorta tutaj Szagiego. No i lecimy do Gazel. Migi nie ma już obsesji na punkcie alkoholu i się nie uzależnił, z czego się bardzo cieszę. Chociaż uzależnienie do alkoholu w tej kolonii nie jest jakimś wielkim minusem. Wszystkie mechanoidy gotowe. No i robimy to samo, co ostatnio robiliśmy z dzikami. Możesz to samo zrobić, Selesia, z tym montażem. Aha. To jednak nie zrobimy tego samego, co z dzikami. Wszystkie se poszły. Ale syf. No jak? No mawoły muszę bić? Tu są trzy mawoły, dobra, jak trzy mawoły mnie zaatakują, to z taką ilością mechanoidów powinienem sobie dać radę. Szagi jest tutaj? Jest tutaj. Dużego zasięgu nie mają za bardzo te mechanoidy. O właśnie, zemsta mawu i inne pobliskie mawoły również są rozwścieczone. To działa tak, że z im bliższej odległości atakujemy zwierzaki, tym większa jest szansa na to, że te zwierzaki nas zaatakują. Ale tak jak mówiłem, no trzy mawoły to jeszcze żaden problem. Z każdego mawoła ile mamy jedzenia? 200 mięsa, o kurde. Z trzech mawołów mamy 600 mięcha, więc naprawdę powinno pójść w miarę luźno. Pistolety wybadamy, więc badamy w tym momencie wieżyczki obronne. Mini wieżyczki moglibyśmy zrobić w kolonii, do obrony na pewno się przydadzą. No i tak, mam całkiem sporo cegieł. Zróbmy sobie więcej miejsca tutaj na mapie. Starożytne niebezpieczeństwo się pojawiło. Tutaj bardzo łatwo jesteśmy w stanie rozpoznać, gdzie coś takiego się znajduje. Starożytne niebezpieczeństwo to jest rzeczywiście coś, z czym trzeba uważać. Na mapie może być parę takich miejsc, u nas chyba jest tylko jedno. Tak, tylko jedno to starożytne niebezpieczeństwo widzę. Moglibyśmy rozwalić tutaj tą ścianę. A w środku nie wiadomo, co się znajduje. Zazwyczaj są mechanoidy albo kapsuły z hibernowanymi innymi kolonistami. Czasami dobrymi, którzy mogą dołączyć. Czasami jakimiś neutralnymi, a czasami zazwyczaj z przeciwnikami, więc na to trzeba uważać. Oj, chyba z mapy uciekła nam ta druga alpaka. Więc no niestety, nie będziemy mieli rozmnażających się alpak, a szkoda. Cały czas Biggie duże ryzyko zamania. Nie, suchy. A Biggie też ma zły nastrój. O dobra, on teraz pijany. Czuję się taki nieustraszony. Jest świetnie. Elegancio, elegancio. Upojenie, upicie, 18 godzin. Alkohol w krwiobiegu poprawia nastrój ludzi, a ma negatywny wpływ na ich wydajność. A tam negatywny wpływ na wydajność. Świadomość 65%. Może świadomość to jest najważniejsza rzecz u kolonisty, bo ona wpływa na wszystko. Ruch jest zależny od świadomości. Manipulacja jest zależna od świadomości. Mowa, jedzenie to jest wszystko zależne od świadomości właśnie. Więc zwracajcie uwagę właśnie na jakieś czy to nowych kolonistów może, którzy mają jakieś choroby genetyczne, które wpływają na świadomość, bo nie chcecie mieć kolonistów z niską świadomością, uwierzcie mi. Dobra, jedną rzecz chciałem tu zobaczyć. Patrzę, gdzie mógłbym zrobić troszkę więcej miejsca na sadzenie roślin. Chciałbym tutaj rozwinąć to i tu zrobić jakieś takie miejsce na sadzenie roślin zimą. Takie całoroczne miejsce na sadzenie roślin. A od tej strony zrobiłbym wejście do kolonii, które bardziej bym ubunkrował, mi się wydaje. I tym się chyba w tym odcinku zajmę, więc rozszerzmy sobie te kolonie od tej strony. I to tak naprawdę potężnie ją rozszerzmy. Dodajmy tutaj troszkę drzwi. A tutaj przeznaczę bardzo dużo tej żyznej gleby na kolejne lampy słoneczne, żebyśmy mogli cały rok coś tam tutaj hodować. Czy to będą właśnie te włosaki diabelskie, na których mi chyba zależy w tym momencie najbardziej, żeby zrobić mega domocne ciuchy. Biggie cały czas wymiotuje od alkoholu. Boże święty. Ojej, ci się aż zakrztusiłem. Ile jeszcze mamy czasu, zanim te mechanoidy się odpalą? 3,2 dnia. Nie, no to luz. To w miarę luz. Jeszcze się mogę jako tako przygotować. O właśnie, przygotować do mechanoidów. Produkcja. Warsztacik możemy teraz sobie tutaj zrobić, na który nie mam komponentów, więc muszę skąd je znaleźć. W okolicy gdzieś wylądował statek, był event ostatnio, który ominąłem. Wylądował gdzieś w okolicy statek, który możemy rozebrać. A tu są kawałki statku, dobra, rozbierzmy je. Z każdego odłamku statku możemy dostać nawet chyba 8 komponentów, jeżeli się nie mylę. I oby tyle było, bo jak tutaj komponenty się nie trafią, no to... No nie ma komponentów. Czasem mam taką taktykę, żeby w ten sposób kopać wzdłuż po prostu jedną linię i szukać w środku gór komponentów, bo czasami rzeczywiście wewnątrz gór możemy takie komponenty znaleźć, ale no to nie jest
jakby na to 100% szansa, nie? Nie ma zbyt często rzeczywiście komponentów dodatkowych w górach, więc raczej bym na to mega nie liczył. Tu mamy temperaturę na minusie i nie chciałbym, żeby tutaj była temperatura na minusie. Doróbmy sobie tutaj jakieś ogrzewanie. Temperatura, no nie na minusie, ale ogólnie temperatura bardzo niska, zmniejsza szybkość pracy o 30%, więc zadbajmy o ciepło naszych kolonistów w warsztacie, we wszystkich innych pomieszczeniach raczej chyba nie musimy mieć specjalnie. Tu na razie póki co mamy ryż i wiecie co, można by tu było dodać mięso już. Dodajmy mięso, kopiuj ustawienia, wklej do wszystkich zbiorników. Nawet lepiej jakby oni mięso jedli, a nie ten ryż, bo jak nam padnie prąd i klimatyzator i tu już się zrobi lato, mięso się psuje dosłownie w 2 dni, max 3. Gdzie taki ryż jest w stanie w ogóle bez żadnej klimatyzacji wytrzymać chyba ze 30 dni. Ale wolno, coś tu dzisiaj wszystko idzie, wszystkie obronne wybadane. Przynajmniej te badania idą, naprawdę badania idą mega szybko, mega się cieszę, że tego dropsa zrobiliśmy na docenta Fiutta. O, coś nowego jest! Wyprodukuj wieżyczkę, która może być aktywowana do rozpylania pianki gaśniczej. Aktywowana wieżyczka do gaszenia pożarów. Wieżyczka stoi bezczynnie, dopóki ktoś nie podejdzie i nie aktywuje jej, po czym automatycznie rozpyla duże ilości piany gaśniczej na wszystkie płomienie w zasięgu wzroku. Ej, to jest super! To mega fajne by było do obrony, jakbyśmy mieli właśnie walkę z tymi impidami. Te impy jak nas biją, no spoko by to było. Ale tym się zajmę troszkę później. Paczka gaśnicza, też coś nowego. Plecak użytkowy stworzony dla strażaków. Po uruchomieniu uwalniana jest pianka gaśnicza, która pokrywa szeroki krąg wokół użytkownika. No, tego nie było wcześniej. Urządzenie gaśnicze mieliśmy, które rzeczywiście możemy gdzieś postawić. Jak tam będzie pożar, no to ono się odpali. Ja bym ogarnął na razie kineskopowy telewizor. Dlaczego? Powinniśmy mieć troszkę więcej rzeczywiście możliwości na rekreację. Tu w ogóle to pomieszczenie właśnie trzeba będzie zaraz ogarnąć. Muszę rozszerzyć naszą kolonię. Mało miejsca, się czuję zamknięty. Tu w lewą stronę też się muszę mega rozszerzyć. Naprawdę się czuję dosyć zamknięty w tej kolonii. A chciałbym zrobić dodatkowe pomieszczenia, dodatkowe sypialnie dla naszych kolonistów, żeby w tym pomieszczeniu mieć tylko i wyłącznie miejsce na przykład właśnie na zabawę, na jakieś rzeczy rekreacyjne, jakieś stoły szachowe. Już nawet tutaj mogę dodać jeden. Im więcej rodzajów rekreacji, tym lepiej dla naszych kolonistów. Jednym z tych rodzajów rekreacji bardzo prostym właśnie jest telewizja. Nie wiem, co oni tu odbierają, jakieś Disney XD chyba. Fox Kids jeszcze tutaj mógłby lecieć. Ach, ten Andy, o, to ja bym oglądał. Czemu nikt nie rozmontował jeszcze tego? Zgaduję, że to rozmontują dopiero mechanoidy konstrukcyjne i zajmą się tym dopiero po stworzeniu tej ściany. Ale nie, no to muszę zrobić czym prędzej samemu. Nikt nie jest budowniczym. Shaggy ma na czwórce. Dobra, Shaggy, ty to i tak już wyspany jesteś. Rozbierz to odłamki statku. Muszę mieć kolejne komponenty, bo z komponentów będę produkował stół warsztatowy, a na stole warsztatowym mogę robić nowe bronie. Jedną z tych nowych broni, które dopiero co wybadaliśmy w rusznikarstwie, jest właśnie sztucer. Bardzo dobra broń na długi zasięg. Moglibyśmy z Bigiego zrobić w tym momencie całkiem niezłego strzelca, całkiem niezłego łowcę. Mógłbym go wysłać na atakowanie zwierząt w okolicy, te mawoły, które, no mówię, normalnie są w miarę niebezpieczne. Z tym sztucerem nie powinny mieć jakiejś dużej szansy na atak. Sztucer naprawdę ma na tyle daleki zasięg, że ten procent szans na atak Maflosa na nas bardzo, bardzo się zmniejsza. 6 komponentów z tego, 5 komponentów z tego. Ile komponentów z tego odłamku będzie? Dawaj, rozmontowuj. 6. Nie najgorzej, 17 komponentów to jest z 3 odłamków statku. Mogło być gorzej, mogło być lepiej. Wolałbym, żeby było lepiej. Dobra, a jak tutaj będziemy to stawiać? Póki tu nie ma prądu, to mogę od razu to już postawić. Jak to podzielimy? Dobra, najwyżej to przerzucę przecież. Można te lampy zawsze przenosić. Kolejna lampa sięga do tego drzewa. Cyk, 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 cyk. To jest gigantyczny overkill. Powiem wam, że ja nigdy nie robiłem tak dużo pól uprawnych. Jak tutaj będę miał 6 lamp słonecznych, każda będzie miała 3000 watów. Nie mam zielonego pojęcia, jak ja to zasilę, nie? A, ciekawe, czy ogrodzenie z drewna jest na tyle wysokie, że blokuje generację prądu z turbin wiatrowych. Jeżeli nie, to ja bym mógł postawić drugą turbinę wiatrową w tym miejscu.
I z chęcią bym to zrobił. O, dobra, wzięli się za pracę tutaj nad warsztatem, elegancio. Czemu ta parka cały czas nie jest skończona? Shaggy to w ogóle nic nie robi, jeżeli chodzi o bycie tym kowalem. Wydaje mi się, że naprawdę coś mu strasznie długo zajmuje tutaj praca. Zrób tutaj... pakiet kontrolny? Co to jest? Plecak zawierający komputery. A, dodatkowa grupa kontroli mechów. Akurat mi to nie jest jakieś specjalnie przydatne. Zestaw łączności to oczywiście zdecydowanie lepsze. Ciekawe, czy zestaw łączności mogę zamontować na głowie kogokolwiek, nie tylko mechanitora. Czy on to by mógł zdjąć? Ten zestaw łączności mógłby założyć na przykład Biggie i Biggie również miałby pod swoją kontrolą mechanoidy. To by było ciekawe. O nie! O Jezus, o tak! Ej! Mam plan! Sprytny! Czy oni by mi pomogli, jakbym te mechanoidy teraz zagrował i zaatakował? Wydaje mi się, żeby mi pomogli. Ale jestem trochę przydaleko. Jakby oni się zrespili tutaj i te mechanoidy się na nich rzuciłyby, ale byłoby super! Oni tutaj nawet nie źle uzbrojeni. Jakieś karabinki widzę, sztucer, pompa, M16. Kurde, karabin szturmowy, no to już coś. Ale dobra już. Niech będzie, że ich tutaj nie będę wykorzystywał do moich niecnych celów. Shaggy, porozmawiaj tutaj. Kto ma w ogóle wyższe umiejętności? Shaggy czy Suchatronik, jeżeli chodzi o umiejętności? Społeczne. Takie same, 7 poziom, więc bez większej różnicy, kto z was tego użyje, ale się jakoś wolno poruszasz. Czemu się tak wolno poruszasz? Cierpi na uzależnienie alkoholu. Dobra, wiesz co? Muszę ci zaznaczyć, żebyś ty to trochę częściej pił, co 4 dni, nie co 5. Jak mam zaznaczone, że co 5 dni, to on często ma te pół dnia, gdzie jeszcze nic nie pije i ma nagle gigantyczne minusy do poruszania się, nastroju i tak dalej. On nawet nie może normalnie rozmawiać i nie ma dobrych cen. Komponenty? No nie macie na sprzedaż żadnych komponentów, no. Jeanpack, szczupłe ciało. O, ciekawe. Mała kapsułka zawierająca pakiet informacji genetycznej. Aby użyć pakietu genowego, musi on zostać umieszczony w banku genów w pobliżu assemblera genów. Jak to skomplikowanie wszystko brzmi. I połączony w wszczepialny ksenozarodek. Jeśli nie będzie przechowywany w zasilanym banku genów, pakiet genowy będzie się powoli psuł. Nie, no to nie potrzebuję. Ambrozję mogę wam sprzedać, bo całą zabraliśmy sobie. No ale od was bym kupił te komponenty, no. Niech ktoś mi sprzeda komponenty. Bo jest tragedia tutaj z tym. Od następnego odcinka na pewno jakieś mody nowe zainstaluję. Jeden z modów, który też bardzo często instalowałem, który wydaje mi się, że jest naprawdę podstawowym modem, który powinien być. Mod na więcej statków handlowych. No mamy te konsole łączności, już nie wiem, który odcinek, ani jeden statek handlowy się nie pojawił w okolicy, nie? Wydaje mi się, że naprawdę troszkę za rzadko się to trafia, a ten mod rzeczywiście zwiększa szansę na trafienie się tych statków handlowych. No i częściej możemy właśnie a to coś sprzedawać, a to coś kupować, jak dla mnie naprawdę mega, mega na plus jest taka zmiana. Dwie lampy słoneczne już gotowe, na razie oczywiście tego nie podłączam, bo nie ma szans, że to zasilę. Tu będziemy mieli miejsce do sadzenia roślin. To w ogóle usunę i nie wiem, tutaj to chyba sobie zacznę budować pomieszczenia naszych kolonistów, jakieś pojedyncze sypialnie, zobaczymy. Relacje nam się zmieniły z niektórymi frakcjami i to jest naturalna kolej rzeczy. Niektóre frakcje są do nas nastawione negatywnie i raz na tam jakiś rok, raz na pół roku będziemy z nimi tracić relacje. Możemy je rzeczywiście ulepszyć na tyle, żeby były gituwa, ale no trzeba się postarać, bo rzeczywiście dosyć często te relacje się z nimi będą psuły. Bacon sobie tutaj siedzi, je mięsko, ten to ma życie po prostu. Leży i się nim zajmują. Elegancie. O, zlecenie miałem dodać. Zrób sztucera. 3 komponenty na jedną broń. O, już mnie boli serce po prostu, jak na to patrzę. No ale Shaggy się tym zajmuje. On ma naprawdę świetne umiejętności rzemieślnictwa. Tu zrobił parkę jakości wspaniałej. Dla przykładu, parka z tkaniny chroni przed zimnem o 36 stopni. Ile ta suchego broni? Ona jest jeszcze z niebieskiego futra, to ona w ogóle będzie mega broniła. 48 stopni, dajcie spokój. On jest w stanie wytrzymać minus 40 stopni, mając praktycznie tylko parkę, spodnie i koszulę. Mega, mega dobry ciuch na zimę. Dobra, wszystkie lampy słoneczne mamy. Coś tu źle umieściłem. O, w ten sposób to powinno być umieszczone. Jak zrobię ten... jeden dzień. Nie mam czasu chyba na zrobienie tego sztucera. Nie, dużo to się nie robi. Shaggy, co ty robisz? Nie odpowiadaj się społecznie.
Rób sztucer. Shaggy zrobi sztucer. I ja chyba się zbieram tutaj już do ataku na mechanoidy. Zobaczymy tylko, jakie jakości zrobi Shaggy sztucer i od razu na początek kolejnego odcinka biorę się za atak na mechanoidy. Godzina 16, wieczorem zaatakujemy. Od razu Biggie nie będzie miał przynajmniej minusu do nastroju. Wspaniały sztucer, super. I co, Biggie to jest jedyna osoba chyba w naszej kolonii, która jakkolwiek umie strzelać, no nie? No, dobra, wyparzasz się w ten sztucer. Jako tako brońkę mamy. Telewizory kineskopowe wybadane. No inne rzeczy też zaraz będę badał. Energia geotermalna. O, to by mi się przydało. Są jakieś gejzery? Serio, jest jedyny gejzer tutaj? Tu jest drugi. Tu jest trzeci, ale daleko od nas. Tu jest czwarty, tu jest piąty, tu jest szósty. Tych gejzerów trochę jest. Tylko są mega daleko. A takie gejzery mega daleko są zawsze wystawione mega na atak przeciwników. Aczkolwiek te gejzery generują chyba 3600 W prądu 24 na dobę. Więc są najlepszym źródłem prądu w Rimworld bez dwóch zdań. Dobra. To jak mówiłem, kolejny odcinek, bierzemy się za mechanoidy. Mamy tutaj jeszcze granaty EMP. One rzucając je w stronę mechanoidów możemy je stanować. Więc może to też zadziała całkiem nieźle. Wydaje mi się, że damy radę, no mówię, tylko trzy mechanoidy. Nie jakieś tragiczne, pikinier z bliska też jakoś mega dużo nie bije. Tego skorczara się boję, bo go jeszcze nigdy nie widziałem, ale on będzie pierwszym celem, żeby nikogo nam nie podpalił. Ta wieżyczka jedynie będzie mogła tutaj bić przez zasięg, a inne za ścianą nie powinny nic złego nam zrobić. A jak na razie, kochani, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. No i widzimy się w kolejnym, mam nadzieję, że już jutro. Trzymajcie się i cześć, pa, pa!